Wszyscy żyjemy w bańce. My, ludzie, jesteśmy żywi tak jak rośliny, owady, ryby, ptaki i drobnoustroje. Nie ma na Ziemi miejsca, w którym nie byłoby miriad różnych form istnienia. Nasza bańka jest mocno zanurzona w rzeczywistości pełnej życia i jesteśmy przekonani, że jest to stan standardowy, właściwy dla całego wszechświata. Nie potrafimy wyobrazić sobie siebie jako jedynych, wyróżnionych szczęśliwców. A przecież naprawdę możemy być bohaterami niezmiernie szczęśliwego zbiegu okoliczności. Nasza planeta to pojedyncza bańka we wszechświecie, tworzona przez istoty żywe. Inaczej mówiąc, jedyna taka bańka. Wspólnota naturalna rośnie sama. Na początku nieśmiało wypuszcza nici powiązań. Z czasem tych połączeń jest coraz więcej. Niektóre cienkie, inne coraz mocniejsze. Plącze się, a ich splot staje się coraz trwalszy. Z tego gąszczu powoli zaczyna wyłaniać się pewien kształt. Coś pączkuje, coś rośnie, coś kiełkuje. Wszystko dzieje się samo, bez ingerencji z zewnątrz. Puls nabiera rytmu. Z wielości tworzy się jedność. Artykuł 14 Deklaracji Praw Człowieka brzmi: każdy człowiek ma prawo ubiegać się o azyl i korzystać z niego w innym kraju w razie prześladowania. To nie wystarczy. Nie wystarczy mieć prawo migrować w odpowiedzi na prześladowania. Trzeba byłoby móc migrować zawsze i oczywiście także wtedy, kiedy pozostanie w jakimś miejscu oznacza odbieranie sobie szans na przetrwanie. Zwierzęta migrują, rośliny migrują. Żaden organizm żywy nie może mieć ograniczonych możliwości rozprzestrzeniania się. Migrowanie to naturalna strategia przetrwania, której blokowanie to ograniczanie ludzkiej godności. Przemieszczanie się to jednocześnie dużo więcej. To istota życia.